dzień dobry, witam Was w dzisiejszym dniu. Mamy 11 czerwiec. Jak widzicie, takie kolczyki sobie dzisiaj ubrałam. A ogólnie mam uczulenie na metal, więc podejrzewam, że za jakąś godzinę będą mi uszy spędziały. A dzisiaj chciałam Wam taki króciutki vlog nagrać i powiedzieć troszeczkę na temat Nowego Jorku. Czy jest niebezpiecznie? Bo to pytanie bardzo często pada i pytacie się na temat właśnie tego bezpieczeństwa, ponieważ było bardzo niebezpiecznie w czasie pandemii. Mnie tutaj nie było, ale mogę Wam powiedzieć takie moje zdanie na ten temat. Natomiast każdy może mieć inne zdanie oczywiście. Wszystko zależy gdzie. Wszystko zależy od miejsca, w którym mieszkacie. Ja mieszkam w Hoboken, to jest New Jersey, naprzeciwko Manhattanu, czyli tak jakby to nie jest Nowy Jork. To też trzeba wziąć pod uwagę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że sam Brooklyn ma pełno dzielnic, więc to też zależy, w jakiej dzielnicy się mieszka albo przebywa. Ja w zasadzie mieszkałam całe życie w mieście, w Bielsku mieszkałam, w samym centrum miasta. Tutaj też przy tych vlogach będziecie mogli zauważyć, że ja nie zawsze patrzę do kamery, tylko się patrzę rozglądam się na boki, no bo jestem w mieście, tak? Także ogólnie jako tako nigdy staram się nie chodzić w słuchawkach, żeby słyszeć to, co się dzieje wokół mnie. To jest pierwsza sprawa. Powinnam nosić przy sobie gaz pieprzowy, całe życie nosiłam, więc będę go zakupywała. Jeszcze nie teraz, trochę za dużo mam rzeczy do ogarnięcia, no ale to powinnam mieć przy sobie, bo nigdy nie wiadomo. Nie chodzę wieczorami nigdzie, nigdy nigdzie nie chodziłam wieczorami sama, także to była taka moja bardzo prosta zasada, której się trzymam do dzisiaj. No i tak jak Wam mówię, mieszkałam całe życie w mieście, potem mieszkałam w Wielkiej Brytanii i mieszkałam w Nottingham. To miasto ogólnie było dosyć niebezpiecznie, znajdowało się tak bardziej w północnej części Wielkiej Brytanii i ogólnie na to miasto mówili Shottingham, bo tam było bardzo dużo strzelanin swego czasu i nigdy mi się nic złego nie przytrafiło. Tak samo pierwszy mój przystanek, jaki miałam w Stanach, to był Brooklyn. Bardzo dobra dzielnica, dzielnica nazywała się Carroll Gardens, dzielnica takich bogatych ludzi. Zabiorę Was kiedyś na tą dzielnicę. Sami prawnicy, sami lekarze tam mieszkają, ale czy Nowy Jork jest niebezpieczny? I tak, i nie. To jest miasto. Po pandemii zauważyłam, że Manhattan się dosyć zmienił. Bardzo dużo jest bezdomnych. To nie jest to samo, co było kiedyś. Oczywiście to wszystko wraca do siebie. To nie jest tak, że to tak cały czas będzie trwało, ale nie będę Was kłamać, że teraz Brooklyn zrobił się taki bardziej rodzinny, bezpieczniejszy, przyjemniejszy, a Manhattan taki sobie. No nie wiem, dziwny jest ten Manhattan teraz, no nie będę Was kłamać. Powiem Wam tak, mam tutaj koleżanki, które mieszkają po 2-3 lata, może i więcej, mówią, że nic się im na szczęście nie przytrafiło, nic takiego jakiegoś... Moje koleżance się przytrafiły bardzo takie dwie rasistowskie, przykre rzeczy, ale normalnie to po prostu trzeba się starać być miłym. Jeżeli ktoś Wam powie, o ładnie wyglądasz, ładne masz oczy czy coś, to po prostu mówi się, okej, thank you. Nic więcej, nie zaczepiać ludzi, nie zadzierać i myślę, że można jakoś tam przetrwać pod różnymi względami. Tutaj też w dużej mierze wszystko też zależy od naszego podejścia. Jeżeli przeszkadzają nam osoby ciemnoskóre, czy tam jakieś azjatyckie, które mają azjatyckie korzenie i tak dalej, no to myślę, że można sobie odpuścić ten Nowy Jork, bo faktycznie w Nowym Jorku jest tyle nacji, tyle ludzi, tyle kultur, że ja już troszeczkę przywykłam do zachowania niektórych ludzi. Jestem trochę w stanie przewidzieć zachowania niektórych osób i one mnie już tak nie zaskakują. To nie znaczy, że są to jakieś zachowania niebezpieczne, a więc można przywyknąć, tak? No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało podczas tego, gdy będę mieszkała tutaj. Ale nie będę kłamać, że tak jak już wcześniej wspominałam, ja tutaj mam zamiar mieszkać jakiś czas. To nie jest tak, że ja mam zamiar zostać na stałe w mieście. Ja już nie robię takich założeń, tak jak z Florydą, że się przeprowadzę i będę mieszkała na stałe. Nie, nie, nie. Ja tutaj zakładam, że będę rok, dwa i się po prostu stąd wyprowadzę gdzieś, gdzie będzie spokojniej, gdzie będę mogła mieć swój ogródek. Także to jest tylko tak chwilowe, tak bardziej na rozwój, na naukę, na szkołę, żeby zrobić jakieś degree
potem po prostu się stąd wyprowadzę, także i mam nadzieję, że mi się nic złego nie przytrafi. Także to by było na tyle dzisiaj. Pokażę wam tutaj widok. Właśnie idę na stację metra, wybieram się do mojego znajomego, będzie mi robił takie przeszkolenie przygotowujące mnie do pracy w poniedziałek, może trochę będziemy razem współpracować i tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa.